Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Animal Crossing i doczekaliście się w końcu, nagrywam wieczorem, a jakże 22:15 na zegarach jak widać, to mnóg nas wita, oprócz tego, że ciemno to jeszcze pada, masakra. Czy o takiej porze można coś robić? Zobaczymy, mam nadzieję. Jeżeli odcinek będzie się podobać, zostawcie oczywiście łapkę w górę, no ale teraz zobaczmy, co się dzieje. Dzisiejsze newsy. Ktoś podejrzany jest. Kręci się wokół wyspy. Sztuką i antykami zajmuje się. A właśnie, bo mówiliście mi też, że ponoć, nie przeczytałem tego dokładnie, ale w muzeum teraz można jeszcze, słuchajcie, składować jakieś obrazy i w ogóle szukać i ogarnąć. No dobra, zobaczymy. Może to coś z tym związanego. Ale dobra, i Tom Nook powiedział, że musimy uważać wszyscy na swoje belsy. O kurde. A, i to wszystko ode mnie. Ej, dobra, teraz się trochę zaniepokoiłem, słuchajcie. Ktoś może mnie okraść? Ej, nie. Mam nadzieję, że nie, że nic takiego się nie stanie. Oby. Ale powiem wam, że pogoda idealna dla złodziei. Naprawdę pada ciemno. Po prostu takie uczucie, że coś się złego może wydarzyć. No ale dobra, pożyjemy, zobaczymy, co tu się stanie na naszej rajskiej wyspie, która już może wcale rajska nie będzie. No ale zobaczmy, no pięknie, no po prostu pogoda. Kurczę, ciekawa. Dobra, weź to schowaj. Dostaliśmy, kolejne prezenty w ogóle, cała masa prezentów. Czekajcie, czy ja w ogóle mam miejsce, żeby je składować? No tak średnio. W ogóle mam trochę rybek, trochę tego wszystkiego tutaj, ale przede wszystkim dzisiaj zamierzam, słuchajcie, polować na tarantulę, bo tarantula bodajże po 19, z tego co się orientowałem, można ją spotkać. No ale ogólnie wiecie, jak to jest z tarantulami. I boję się, że niestety, ale o tej godzinie sklep chyba będzie zamknięty. Zaraz się dowiemy. No, chyba tak jest, on był do 10. Kurczę, troszkę się spóźniłem. No ale spokojnie, nic się takiego złego nie stało, jakoś sobie chyba poradzimy, co nie? Zobaczymy, na pewno chcę dzisiaj trochę połowić, chcę trochę rzeczy poogarnąć, w ogóle zobaczyć jak tam sad, bo może już jest trochę rzeczy, wiecie, nam wyrosło nowe owoce i tym podobne. Ale rozglądajmy się za niebezpiecznymi... Ej, sowa tu była! Ej, ale sowy da się złapać. O kurczę, pewnie się dało, a ja to zawaliłem. Kurczę, nie można się spieszyć. Dobra, Billy, co ty mi powiesz? Tak? Tak, że ma ściany i w ogóle podłogę. Fajnie. Fajnie, czyli że wiecie, no, że tam jego domek się rozwija. No i spoko. Dobra, słuchajcie, naprawdę nie spieszmy się. O, dobra, już widzę, co znowu ciekawego udało nam się znaleźć. Jak zwykle, jak to dzień w dzień hajsowe, słuchajcie, drzewko trzeba posadzić, rzecz jasna. Tak jest, dobra. No i dawaj, sadzimy. Zasadzimy, czemu nie? Dobra, magicznie drzewko rośnie, o to chodzi. Dobra, tysiaczek sobie weźmiemy. O, tutaj tu już widzę, że... Ej, nie to chciałem zrobić, weź, o, nie, siatki nie bierz. Dobra, pieniążki niech zlatują, w końcu wiecie, dług sam się nie spłaci u Tomanuka, no taka prawda. Ej, właśnie, będę musiał zaraz zobaczyć w domku, mówię, prezenty otworzyć, dużo rzeczy do ogarnięcia. Ale powiem wam, że tarantuli to ja na razie nie widzę. Boję się, że niestety jej nie znajdę. Znając moje szczęście, zapewnie... Ej, no nie, znowu sowa, no ja cię kręcę. Dlaczego ja tak psuję to wszystko? Dobra. Dobra, słuchajcie, zaraz to ogarniemy. W ogóle dobra, sprawdźmy sobie wszystko, co my tutaj mamy. Happy Home Academy. Coś od nich dostałem. Dobra, umieśćmy sobie to. Od Phoebe też coś dostałem. A, dziękuję bardzo, zaraz sobie otworzymy. Jeśli wzywa cię. Cóż to znaczy? To chyba ta maska. W kitchenie masz Mabel. A, Mabel, przepraszam, Mabel. Właśnie, bo cały czas źle wymawiałem. Dobra, zaraz, na razie mamy za mało miejsca, żeby więcej tutaj pootwierać. O, szkoda. Szkoda. No, ale... mamy nowy pokój! I nasz nowy pokój jest chwilowo niedostępny, bo...
Bo Switch mi zasłania wejście. Dobra, muszę sobie tam pójść, zobaczyć jak to się prezentuje. Co tu mamy? No, pokażcie, pokażcie. Co tutaj mamy takiego ciekawego, jak to wygląda? O, i tutaj jest taki standardowy pokoik. No jeszcze nie wiem na co go przeznaczę. Może tutaj zrobimy kuchnię. No, jest to jakiś pomysł, nie powiem, że nie. Ale dobra, czekajcie. O, ja chciałem przede wszystkim odstawić parę. A nie, rybek. A, to są te rybki. Dobra. A, kurde, nie show it off. Po tym storage. Dobra, zostawię sobie tych rybek na przyszłość. Dobra, tutaj mamy tego Atlas Mofa, właśnie. Taka nowa ćma, jak widać, która. No, trzeba będzie pokazać. Ten właśnie tutaj jeszcze z tych takich nowości to Jewel Beetle. Tiger Beetle to nie wiem, czy on już był, czy nie. Ale wiem, że pozostałe rybki na pewno chowamy. Days chyba ta rybka też już była, a to jest chyba nowość Pale Chop. Dobra, trochę nowości jak widać jest i prawidłową. No ale dobra, to... I'm online. O proszę. Ja nie wiedziałem, że tutaj, słuchajcie, powiadomienia przychodzą. Jak ktoś jest online. Marimba! A co to takiego marimba? Czekajcie. Aż sam się chcę przekonać, co my tu mamy. A, to jest do grania. No proszę. Stanę się może w przyszłości muzykalnym człowiekiem. Zobaczymy, chociaż ja tam nigdy takiej zdolności nie miałem. To jest chyba od Phoebe Velvet Stool. O, stylowe, nie powiem, nada się. Natomiast nasz kolejny jeszcze prezent to tutaj jest Fox Mask. A, to jest ta maska lisa. A, nie no, fajna. No ale to jak znowu wrócimy do stylów azjatyckich, to na pewno założymy. A, dziękuję bardzo, nada się. Na razie jednak z powrotem zakładamy naszą czapkę. Całą resztę rzeczy chowajmy. Chowajmy. Mam nadzieję, że w naszym storage jeszcze się trochę pomieści. Właśnie, muszę zobaczyć ile to już mogę, słuchajcie, tutaj pomieścić. Było 120, a teraz jest 240. Dobra. Mamy miejsce na wszystko, co tylko bym sobie zażyczył. No i świetnie, no i fajnie. Dobra, w takim razie idziemy, wychodzimy. Zaraz sobie otworzymy kolejne prezenty. No jakże, chociaż albo jak wrócimy. A czemu nie? Nie można otwierać wszystkiego naraz. Czekajcie, jest sowa. Ej, jest sowa. Ej, ja nie wiem, czy ja mogę złapać sowę. Znaczy nie, no sowy chyba teoretycznie złapać nie mogę. Zresztą ona wysoko tam stoi. No ja wiem, że to jest, wiecie, znaczy ja tylko owady mogę łapać, ale... O co chodzi z sobą innego? W ogóle ciekawe, że blat... A, jej się nie da. A chciałem tak, wiecie, pokombinować, że może się uda. A, nic bardziej mylnego. To jest ciekawe, że w ogóle występują zwykłe sowy, a występuje też platters. W ogóle nie będzie spał. W końcu przyszedłem o dobrej porze, co nie? Powinien się cieszyć. A, good evening. Dobra, najpierw z kameliny. Nie mam ich zbyt wiele, bo jeszcze nie wszystkie wykopałem, spokojnie. Ja tutaj jeszcze przybędę do niego. Jeszcze sobie, wiecie, porozmawiamy na pewno na ten temat tych skamielin, ale może coś nowego będzie. Dobra. Tak, ale się nagadasz. Tak, muzeum czeka, sobie zdaję z tego sprawę. Czy z czymś więcej? Tak, make a donation, to mnie interesuje. Czekajcie, i jedna nowa skamielina, okej, okay, ale za to zobaczcie, nowa rybka, trzy nowe owady, ta w ogóle, ta wielka ćma jest ciekawa, ta Atlas Moth. Dobra, ogólnie sporo wszystkiego wleciało. No, splendid, dokładnie. Wiem, że się cieszysz, wiem, że jesteś zadowolony, ale ja już muszę, słuchajcie, pochodzić trochę po wyspie, poszukać, zobaczyć, kogo tu mogę spotkać, bo coś czuję, że dzisiaj może być naprawdę ciekawie. No i właśnie, zobaczmy jeszcze na telefonie, ile ja już mam tych owadów i ryb, bo tutaj powolutku, pomalutku jakoś, słuchajcie, nam się to rozwija. W Nook Miles dostaliśmy też dodatkowe punkty. O, dobra, tutaj Good Things in Store. O, tu już 107 i 2000 Nook Miles. No, to jest nawet niezła kwota. Coś jeszcze? Chwilowo nie. A, i chciałem zobaczyć oczywiście, wiecie co, naszą kryterpedię. Dobra, tutaj jest Raya, dobra, ta Brookie's Beardwing, okej. Tutaj mamy te robaczki. Jak widać, na przykład tak jak ten robaczek dość popularny, to ten, zobaczcie, występuje tylko
w niewielkiej ilości miesięcy. No ale akurat w tym, co teraz mamy i w kolejnych, które będą po nim następować. Okej. Czekajcie. Ja myślę, że możemy teraz sobie wziąć kijek. No i po pierwsze, poszukać oczywiście... O, rybki są, dobra, wiecie co? No w sumie to jeszcze połowie, bo kurczę, w nocy mam nadzieję, że znajdę w końcu jakiś nowy gatunek ryb. No i... No, zaraz się dowiemy, czy coś nowego nam się trafi. No, dawaj. A, jeszcze, kurczę, co za rybka. Dobra, w końcu złapała. I okazuje się, że jest to... Dejs, już miałem tę rybę. Dobra, nic niestety ciekawego. Wiecie co, ja tak sobie dla wszelki wypadek będę trzymał siatkę w pogotowiu. No może spotkamy tarantulę. Tarantule bardzo drogie, 8000 jedna. Ale tu nawet nie o to chodzi, ja chcę po prostu tylko jedną, na tym mi zależy. Jedna tarantula. Tylko po to, żeby dać ją do muzeum i już będę przeszczęśliwy, naprawdę. Będę bardzo zadowolony, jak to się uda. W ogóle rybka, dobra, rybki morskie. Słyszałem, że w ogóle w deszczu występuje też pewna ciekawa ryba. No ogólnie daliście mi dużo ciekawych informacji, które mam nadzieję, że będę tylko coraz lepiej wykorzystywał. No ale trzeba cierpliwości niestety, to jest też ważne. Trzeba dużo łowić, jeżeli chce się trafić coś naprawdę dobrego. Co to jest? A, butterfly fish. Znowu powtóreczki, kto by pomyślał. No dobra, ja już chcę zaraz zobaczyć nasz sad. Mam nadzieję, że jakoś ładnie to się wszystko porozrastało. No i naprawdę żaden pajęczak nam nie wyjdzie. Chyba nie. Chyba będę musiał szukać dodatkowo w końcu tej tarantuli. Ale mówię, zobaczycie, dojdzie do tego, że niestety nic mieć nie będziemy. W okolicy sklepu też było ostatnio czysto. O, jest, zobaczcie, naprawdę spora rybka. No ta, to jest kurczę, naprawdę duża. Znaczy bywały większe, oczywiście. Ale no nie jest mała. No dawaj. Musisz to zobaczyć, no żartujecie, że ta ryba tego niby nie widzi. Nie no, musisz, no nie masz prawa tego nie widzieć. O, dobra, w końcu. I od razu złapała, no szybka ta ryba. Ojejku, naprawdę black bass. Już mam dość tej rybki. Ona tak często ją widzę, że już po prostu człowiek ma jej dość. No dobra. W okolicy zabudowań wątpię, żeby takie... O, prezent. Wątpię, żeby takie zwierzątka występowały. O nie, pospieszyłem się, ale dobra. Ej. No nie, serio? Dlatego, że mi wpadło w te krzaki, to straciłem? No nie, naprawdę straciłem prezent, dlatego, że tu były krzaki. Znaczy, no te zielska ogólnie, wiecie, chwasty, zwał jak zwał. No trochę głupio, no ale... Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Dobra, darujmy sobie na razie ryby. Rybki rybkami. Czy są tu jakieś niebezpieczne owady w końcu? No nie widzę. Tutaj też nic, no w sumie fajnie. Muszelki jak zwykle wyrzucone przez morze. Ale właśnie ja słyszałem, że tutaj może ktoś się pojawić, co nie? Jakiś podejrzany typek. Na razie nikogo absolutnie nie widzę. No ale no jeszcze w sumie całej wyspy dzisiaj nie obszedłem. Ej, duża ryba w morzu, tak, to jest coś, czuję, nasza świetna okazja, żeby złowić coś naprawdę dobrego. Dawaj, czuję, że to jest nowa ryba, mówię wam. To jest na pewno nowa rybka, której jeszcze nie widzieliśmy. Dobra, zauważyłam. No, dawaj, jest nasza. Dobra, może i duża, ale oczywiście znana, oczywiście mieliśmy już ją, dobra, kolejna, i przy okazji skamielinka w pobliżu. Same plusy. No ale naprawdę pada deszcz, jest noc, no śmiem twierdzić, że w końcu coś nowego mogłoby nam się trafić. No teraz, no nie, no znowu red snapper. Żartujecie, i patrzcie, ej, no teraz to ja widzę coś naprawdę świetnego.
Zobaczcie, nasz sad w końcu przyniósł długo wyczekiwane owoce. Świetnie, świetnie, świetnie. O, i zresztą druga skamielinka obok. Nie tylko owoce, ale i skamieliny wszystkie się pojawiły. Dobra, nada się, zdecydowanie. Oczywiście w pierwszej kolejności rozejrzyjmy się, czy czasami nie ma tu jakiejś tarantuli. Niby się jej boję, ale tak naprawdę czekam na tą tarantulę bardzo. Aż kiedyś się chyba musi pojawić. Chociaż pewności to nigdy nie mamy. Ej, ta rybka mnie zaciekawiła. W takim ciekawym miejscu się znajduje. Tak niby w rzece, a niby w morzu i tak w sumie nie wiadomo co. Dobra, źle stoję, bardzo źle stoję, o kurde. Dobra, czekajcie, ona się prędzej czy później odwróci, jestem pewien wręcz. Niby się odwraca, ale nie do końca tak, jakbym sobie tego życzył. Dobra, tutaj rzucimy, może zobaczy. No zobacz, no. Co za ryba, z rybami to zawsze tak jest, dlatego nie lubię łowić. Znaczy ogólnie kiedyś, no wiecie, łowić, połowić to spoko, czemu nie? Tak naprawdę, ale jakoś no nie mam do tego cierpliwości, no ale dobra, ryba widzi. No, dawaj, czuję, że to może być coś ciekawego. I oby nowego. Black Bass, naprawdę. Czy to jest najlepsze, co dzisiaj jestem w stanie spotkać? Chyba tak na to wychodzi, słuchajcie, chyba na to wychodzi. Ej, dobra, bo ja nawet niestety wychodzi też na to, że no niestety nie zbiorę tych wszystkich wisienek i tym podobnych, bo po prostu nie mamy na to miejsca, dobra. Zaraz się to wszystko naprawi. W ogóle przyjrzyjmy się plaży, bo jeszcze na tej części plaży dzisiaj nie byłem. Ej, naprawdę jeszcze nikogo podejrzanego nie spotkałem. O co więc chodzi? O, ej! A jednak kogoś spotkałem. Red! Well, well. Skąd jesteś? Cześć, nazywam się Red. Tak, jest w sprzedaży, jest... Tak, ja jestem Judy, świetne imię. Inteligentne, silne. O, proszę. Tak, że nie tylko, że będziemy... że chce być z nami, wiecie, kumplem, chce być rodziną. Tak, miło mi cię poznać. Słuchajcie, Tom Nook nas przed kimś ostrzegał, a to jest jakiś lis chytrus, więc... Może i z chlebia nam wali nam komplementy, ale czy powinienem mu wierzyć? Pewności nie mam. Tak, że jestem kimś, kto ma dobre oko do sztuki. Tak, masz... Jolly painting with me? Tak, pewnie myślisz, co za... Tak. To jest przeznaczenie. Ta przeznaczenie nas spotkało, wątpię. I zamierza nam sprzedać coś. I tylko mi, nikomu innemu. Ponieważ jesteśmy w końcu rodziną, a masakra, ale typ nas bajeruje. Co powiesz na 498 tysięcy belsów? Powiem tak, I say no. Mówię nie. No dawaj. Tak, nigdy nie znajdziesz lepszej ceny. Tak, pamiętaj, że jesteśmy rodziną. Nie jesteśmy żadną rodziną, gościu. Jestem, tak, jesteś kuzynem. O, nic z tych rzeczy. A już się zaczyna denerwować, mam wrażenie. Tak, za jedyne 4980. No zobaczcie, jak zszedł ceny masakrycznie. Sprzedane. Ale nie, słuchajcie, ja nie zamierzam tutaj wydać ani jednego belsa nad niego. To jest podejrzany typek, nie zamierzam komuś takiemu zaufać. To jest szalone, nie. Szalone jak, no wiesz co. Że zamierzam ryzykować. Tak, to są moje belsy, on to szanuje. Ta, jasne. Poczekaj, aż zmieni zdanie. Wiecie co? Nie wiem, kim jesteś, nie wiem, co robisz na mojej wyspie, ale chyba cię tutaj nie chcę. Tyle mogę na razie mu powiedzieć. Chodźmy do Toma Nooka, słuchajcie. Dowiemy się zaraz, co, czy może coś powie nam na jego temat. Ale ten jegomość jest, widzicie, chciał ode mnie wydębić tyle belsów. Masakra, to jest w ogóle no, niesamowite. Nie wiem, czy ja w ogóle powinienem cokolwiek od niego kupować. Wiem, że 5000 belsów to niedużo, no ale... Nie wiem. O właśnie, Tom Nook mówi, że nasz dom ma teraz nowy pokój. Tak jest. Mogę używać go jak tylko chcę. No nie, no tak, 348 tysięcy belsów. Nie, to jesteś niemożliwym.
Dobra, wiecie co, spłacimy go. Spłacimy tyle, ile mamy. Tu się nic nowego nie pojawiło. Nie, ty mnie, chłopie, normalnie sprawisz, że ja tutaj zbankrutuję, zanim się dorobię. Dobra, dostajemy 300 kolejnych, okej. Dobra, czekajcie, ej, BD. To co? Spłacamy, no jak trzeba, to trzeba. Miałem 789 tysięcy tam. How much would you like to pay? No ja chcę spłacić całość. No wiadomo, że całość, nie zamierzam po kosztach tutaj lecieć. Jak spłacamy, to spłacamy. Zostało mi cały czas 447 tysięcy. Już boję się, ile może być kolejnym razem. Naprawdę, boję się ciebie zapytać o dalszą rozbudowę. Tak, bardzo się cieszę, że go spłaciliśmy w ogóle, super. Wiesz co, już nie gadaj lepiej głupot, bo mnie już czuję, że mnie zdenerwujesz. Tak, więcej detali. Dobra, porozmawiajmy sobie. Dobra, o czym możemy porozmawiać? Let's hold the ceremony. A, to może jeszcze nie. Właśnie, odnośnie mojego domu. Tak, czy jestem gotowy rozbudować dom? No ja jestem. Można by dodać kolejny pokój, świetnie, i więcej przestrzeni. Ponad 500 000 belsów, nie. No dobra. Niech mi rozbuduje, prędzej czy później go spłacę. Ale już w tym momencie, słuchajcie, nie mam aż takiej gotówki. Ta, nowy kolor dachu? Ale już było 8 opcji. Co znowu mogę zmienić? No nie wiem, no w sumie tym czarnym jeszcze się... Czarnym się jeszcze nie nacieszyłem, wiesz? Nie, wiecie co, zostawię chyba sobie czarny. Niech będzie czarny, zostawiamy. Tak, jutro będzie zakończona budowa, super. No ja tam czekam. Czekam, wyzyskiwaczu jeden. Masakra. Dobra, czekajcie. Redeem Nook Miles. Właśnie, wydamy. I na co mogę wydać? Tutaj w sumie to teraz nie ma za bardzo na co wydawać tego. Niby te punkty dostaję, ale już takich, wiecie, żadnych tutaj specjalnych przepisów nie mam. No szkoda. Z jednej strony bardzo szkoda. No ale dobra, Nook Shopping. Zobaczmy, może tutaj jakieś special goods. No proszę, hulajnoga w dzisiejszych czasach dość modna. Nintendo Switch, oprócz tego właśnie miałem sobie założyć tą maseczkę, zapomniałem całkowicie o tym. Jak już tak wiecie, no nic mnie jakoś specjalnie tutaj nie cieszy, co on mi tutaj ma do zaoferowania, nie kupujemy. A wiecie co, ja wiem, z jednej strony nie powinienem kupować tamtego lisa cwaniaczka, ale z drugiej strony tylko 5000, a ciekaw jestem, a może mi się to po coś przyda. Czekajcie, gdzie jest ten cwaniaczek? Gdzie on jest? Gdzieś tutaj na plaży się kręcił. O, jest! Jest. No, ciekaw jestem, jaką teraz kwotę da. Dobra, 4980 za jakiś, słuchajcie, obraz. Kupmy. Ja spodziewam się, że ten obraz może być w ogóle jakiś podrabiany, o ile nie kradziony. No nie wiem, ale kupimy. Ja nie pożałujesz tego. Tak, musi wziąć ode mnie belsy. Masakra. Co za wymiana w ogóle przy takim księżycu, w deszczu. Także mam oko na sztukę, co ty nie powiesz. Jak zagadam do niego kolejny raz, to co mi powiem? Nic nam nie mówi. Ej, dobra, słuchajcie, dostaliśmy Jolly Painting. Mogę to sobie położyć. Jak to w ogóle wygląda? Czekajcie, ja się muszę przyjrzeć. Znaczy w ogóle wystawiać taki obraz na deszczu to średni pomysł, ale zobaczmy, jak to się prezentuje. Czy ta sztuka jest tyle warta, ciężko mi powiedzieć, ale... Słuchajcie, może pokażemy to Blathersowi, co wy na to? Myślę, że Blathers na pewno będzie zaciekawiony tym obrazem. Chociaż boję się, że to jakaś tania podróbka, no ale zobaczymy. Nie wydałem znowu nie wiadomo jak dużo, więc nie będę rozpaczał, jeżeli nawet kupiłem jakąś podróbkę za wygórowaną cenę. O, I found a piece of art, no zobaczymy jeszcze. Ale w pierwszej kolejności skamielinki już chcę mieć z głowy. Skoro, wiecie, 3 się znalazło, no i trzymajmy kciuki, żeby jakimś cudem. Ale były to 3 nowe skamielinki. Tak, dobra. Tak, dobra. Oddaj mi to, zaraz zobaczymy co i jak. Tak, make a donation, no i trzymajmy kciuki, żeby były same nowości. Co? O nie mają. O kurczę, czyli trafiły nam się same powtórki, dobre. Ale teraz ważna sprawa. I found a piece of art. Zobaczmy, co nam powie na ten temat. Tak, co to jest? No pokażę mu co to za sztuka niby. Ciekawa.
Oceń to proszę. Jolly painting. No, dałbym ci to. Spoko, mogę to zdonatować tutaj. Tak, jest zadowolony z tego powodu, świetnie. Nie może nam wręcz podziękować z tego powodu. Okej, okay. Tysiąckrotne dzięki, nie no, spoko. Chociaż nie zmienia to faktu, że Lisek Cwaniaczek chciał nam to za tyle sprzedać. No dobra, może to było aż, słuchajcie, naprawdę warte tej ceny. Nie wiem, ciężko tutaj coś powiedzieć na ten temat. Dziwna sytuacja. No dobra, w takim razie idziemy, słuchajcie, do domku. Idziemy do domku i poodkładamy sobie wszystkie skamieliny. Prędzej czy później stworzę sobie swoją własną kolekcję w ogóle. O, nie martwcie się, będziemy rozbudowywać domek, tylko chyba wstrzymajmy się, żeby już, wiecie, no, było jak najwięcej pokoi, no, tylko skąd ja wezmę kasę na to wszystko, to jest dobre pytanie. Niestety wszystko coraz droższe w tych czasach. Dobra, w ogóle sobie wszystkie te, wiecie, rybki i tym podobne podkładam. Jak będzie trzeba sprzedać, to sobie sprzedam, no ale no niestety o tej godzinie to nie ma co na to liczyć. Chcę mieć jak najwięcej miejsca, oczywiście na owoce, które trzeba będzie tam poukładać. Dobra, co my tu mamy? Dobra, dawaj tutaj, to mi też dawaj tutaj, to też mi się chwilowo nie przyda, no i rybkę odkładamy, no i jest miejsce nagle na wszystko i okazuje się. Ja w ogóle dostałem za coś punkty, a za skamieliny. Dobra, no punktów naprawdę sporo mi się odłożyło i liczę, że naprawdę będą jeszcze przydatne. Plant coconuts on the beach. Okej, okay, żeby kokosiki tutaj sadzić. No dobra, trochę posadzimy, no średnia, no wiecie, no nie wiem kto sadzi w ogóle w środku nocy. No ale cóż, jak widać ja. Dobra, zobaczmy w tym czasie jakie są tutaj nowe prezenty do kuchni, coś, proszę, dobra. Miej mi na swoją wyspę, a no zaprosi to zaproszę, spokojnie. Czekajcie na streama wszyscy, myślę, że będzie się działo. Dziękuję za wszystkie prezenty, zobaczymy ludzie, co tutaj dostaliśmy. Miko attire, jak to wygląda? O, no kimono. No to jest takie w sumie lepsze kimono od tego, co miałem. Może być. Mówię wam, wkrótce myślę, że wrócimy do stylu azjatyckiego, dziękuję. Rosewood flooring. O, okej. I w ogóle muszę gadki jakieś założyć. System kitchen. Okej, przyjrzymy się. W ogóle przyszło coś nowego? A nie, Doctor's Mask. A, dobra, to jest ze sklepu, co nam przyszło. O, dobra, czekajcie, odpakujmy to. Powiem tyle. W dzisiejszych czasach to jest jedyny słuszny wybór. trzeba tak chodzić. No i dobra, idziemy w takim razie. No nie, kolejna rybka, która kusi mnie, że to jednak coś nowego będzie, ale... Ale no co tu dużo mówić, sparzyłem się już tyle razy na tych rybach, że wątpię, by to było coś nowego. No a szczególnie dzisiaj to naprawdę jakiś średni dzień. A jak jeszcze pada deszcz, to naprawdę liczyłem na to, że dużo nowości odkryjemy. No a ja ciągle w sumie, widzicie, wyławiam to samo. Dosłownie bez przerwy. Ale dobra, niestety takie życie. Zobaczymy wszystko, co mi tutaj wyrosło. Dobra, tak więc dawaj, niech spada. Muszę, mówię, jeszcze zasadzić tutaj troszeczkę tego. Cherry, tak jest, wisienki mogą być. Dobra, świetnie. No mówię wam, jak im większy będzie nasz sad, tym w przyszłości będziemy się lepiej dorabiać. No bo jeżeli rzeczywiście na naszej wyspie każdy jakiś taki na przykład inny owoc zamiast 100 kosztowałby 500, no to naprawdę trochę idzie się dorobić, nie powiem, że nie. Ale no mówię, myślę, że całą tą część wyspy przekształcimy na taki typowy sad, no i po prostu trzeba będzie dużo, dużo zbierać wszystkiego. Jedyne słuszne wyjście, co nie? O nie, no, no i znowu brawo ja. No i widzicie, nie wysprzątałem tego, no i teraz za każdym razem jak mi tutaj coś spada, to ja to tracę tak naprawdę. Kurczę, dobra, będę o tym pamiętał już na przyszłość. Tych chwaścików trzeba się czym prędzej pozbyć. Dobra, w takim razie łopata w ruch. Tak jest i od razu jak mamy możliwość, tylko oczywiście trzeba nauczyć się kopać, to od razu sadzimy sobie tutaj jedną taką wisienkę, dobra, w zasadzie jedną.
No i proszę, od razu lepiej, co nie? Wiemy, co tutaj będzie rosło. No i co dalej? Tutaj mamy oczywiście, oczywiście brzoskwinki, tam dalej jabłka. Świetnie, wszystkiego, wszystkiego po trochu. O, a tu pomarańcze, pomarańcze. O kurczę, pomarańcze rosną w taki sposób, słuchajcie, że znalezienie ich tutaj może być stosunkowo trudne. Serio. Z jednej strony plusy tego, że jest gęsty sad i można naprawdę tutaj dużo wszystkiego potworzyć, a z drugiej strony no nie widać. Zawsze są jakieś plusy i minusy. No ale dobra, o właśnie tutaj te kolejne pomarańcze też rosną. Pomału, bo pomału, ale jednak. Dobra. Nie, no to wszystko sobie wyzbieram, o to się nie martwcie. Ale mówię, jeszcze mam cichą nadzieję. Cicha nadzieja na spotkanie pani tarantuli. Co jest z tymi tarantulami, tak? To ja ugryzła mnie i skończyłem jak skończyłem. No ale mówię, no potrzebujemy, potrzebujemy ich. Nie no, tutaj to raczej marna szansa. Nie, ona się na plaży tak typowo to się nie pojawi, co nie? Niestety, w ogóle mówię, więcej też miałem zasadzić tych tych palm na plaży. Niech to jeszcze ta plaża troszeczkę ciekawiej wygląda. No dobra, a w tym czasie dobra, bierzemy kijek. No i szukamy, szukamy. Może coś, może ktoś. Nic nie widzę. A ta sowa bez przerwy tylko tutaj siada. Spoko, czemu nie? Ej, no naprawdę, powiem wam, że jeżeli chodzi o robaczki, myślałem, że w nocy to serio coś więcej znajdę. Ostatnio w nocy tak te ćmy bez przerwy, nowe rodzaje właśnie ich latały bez przerwy. Znaczy latały, no bo no tak, w sumie latały, w sumie ćmy to latają. Nie wiem, jakąś miałem grubą rozkminę przez chwilę w głowie. Czekajcie, tutaj nic nie ma. Nigdzie nic nie ma. Tak być nie powinno. Tak być nie powinno, że nagle nikogo nie możemy spotkać. Szczególnie, że to jest takie, wiecie, jeszcze zapomniane miejsce, no. Serio, serio, tarantulo, śmiejesz się ze mnie, wiem, że gdzieś tu jesteś. To jest najgorsze, słuchajcie, z tarantulami. Wiecie, że ona gdzieś tam jest, gdzieś tam na was czeka. Ale nie wiadomo, kiedy zaatakuje. W ogóle mamy rybkę. No, jako że mamy rybkę, no to w sumie zwrócisz uwagę. Jestem głupi, bo myślę, że dzisiaj złowię coś nowego. Ale... Lone. A nie, Dazed. Dobra. Dobra, 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 niestety. Niestety nie to. No może ta mała rybka, taka wiecie, pływa sobie samotnie w takim, przy takim wielkim wodospadzie, jak się w ogóle rzuciła, chyba głodna, nie jadła parę dni. Ej, to jest? Nie, Freshwater Gobi, o nie. No miałem też, wszystko miałem, przez chwilę myślałem, że to jakaś nowość. Ale póki nie powie tego słowa jest. Czy tak, to nie, to już wiemy, że była. Nie wszystko można pamiętać, ale nasza postać na szczęście pamięta. No dobra, proszę, może tutaj, może ty. Może ty, chyba zaraz pójdę nad morze łowić, serio. Serio, serio, tu chyba nic nas już ciekawego. Co jest grane? Wow, ludzie, wyłowiliśmy żółwia. Snapping turtle, ej no i... O kurde, tego to się nie spodziewałem. Teraz jestem w szoku. Wszystkiego bym się spodziewał, ale nie że żółwia wyłowimy. Fajnie. Czemu nie, ale kto by pomyślał, no spoko. Ta another carpool. O nie, nasza wędka, ale mamy chyba jeszcze jedną, co nie? Tak, mamy jeszcze jedną, dobrze. Dobrze, dobrze, no żółwiu, żółwiu. Dobra, tam jakaś mała rybka, czy myślicie, że z takiej małej ryby może być cokolwiek ciekawego? No ja chciałbym. Oczywiście, że chciałbym, ale... Co? Jesteś za daleko? Gdzie za daleko? Dawaj. Dobra, te małe rybki to mam wrażenie, że szybciej się rzucają niż te wielkie. Kamień. Tak, kamień się na mnie rzucił, dokładnie. To ma sens, przecież to ma naprawdę sens. Rzucający się na nas kamień. Bywa. Dobra, kolejna rybka w rzece. Myślałem, że w rzece, no mówię, no nic ciekawego nas nie spotka. No ale skoro można znaleźć żółwia. Szczerze to żółwia bym bardziej bym pomyślał, że jeszcze w morzu wyłowię.
A tu nie. O kurczę, a może jednak, dawaj, dawaj, zarzuć jeszcze raz tak. Na pewno teraz zauważy. No nie udawaj, nie udaj, że nie widzisz. Dobra, mamy. No i znowu dejs, okej. Niestety, niestety, powtórki, powtóreczki. Przynajmniej jak zacznę chodzić do sklepu i sprzedawać, no tylko oczywiście sklep musi być otwarty. To mam nadzieję, że naprawdę sporą sumkę, słuchajcie, za to wszystko zarobię. Co? Dlaczego ta rybka już nam uciekła? Trochę za szybko. Zdecydowanie za szybko. No cóż, dobra, tu jakaś mniejsza, ale mówię, ja bym raczej wolał iść sobie... wolałbym iść nad morze. Niby żółwia wyłowiłem i się już cieszyć powinienem, bo jednak w końcu jakiś plus, a w ogóle, o, już tam jakiś prezent lata. Muszę zobaczyć, słuchajcie, kiedy występują żółwie. Może one są cały rok, może żółw to nic wyjątkowego. Nie no, w sumie tylko przez parę miesięcy i tylko wieczorami. Zobaczcie, naprawdę, tylko tak dość późno, późno wieczorem. Ej, a gdzie jest mój prezent? Prezent mi zaraz odleci. Dobra, gdzie on jest? Zestrzel go i tym razem no nie, już nawet proca mi się zepsuła. No mam nadzieję, że chociaż ten ostatni strzał będzie wart tego. Oj, nie, nie, nie to chcę sprawdzić. Za co dostaliśmy tym razem punkty? Pewnie za jakąś określoną ilość zestrzeleń prezentów. It's raining treasure, a nie... A czy tak, a dobra, za 20. Teraz kolejna będzie za 50 dopiero. Sporo. Dość sporawo. O, butelka, jakim cudem ja jeszcze jej nie zauważyłem na plaży. Dobra, zobaczymy. Mamy prezent do otwarcia, no i coś nowego do nauczenia się. Mam nadzieję, że ciekawe. Tiki Torch. Ale to już znamy niestety. Dobra, otwieramy kolejny prezent, mamy... Macram, tapestry, co to jest w ogóle? Co? A nie, nie mogę tego tutaj położyć. No dobra, nie mogę, to nie mogę. Za niedługo już mówię, nie będę miał gdzie czego układać, ale... Ale zobaczmy, w końcu jakaś ryba nad morzem. Może coś nowego, mówię, pada deszcz, więc... Jestem pełen nadziei, że coś fajnego trafimy. Wow! Wow, to jakaś meduza, czy coś. Spoko. Spoko, Island Ichthyologist. No, za to, że już 20 rodzajów tutaj udało nam się, słuchajcie, różnego rodzaju stworzonek wyłowić. Fajnie, fajnie. Nie powiem. Do pełni szczęścia już, biorąc pod uwagę, że jedno nowe stworzonko z rzeki wyłowione, jedno nowe stworzonko z morza wyłowione, to jedyne, czego mi od życia brakuje, to tej zacnej tarantuli. Poczekajmy, może jeszcze się los do mnie uśmiechnie. Dobra, widzę, że widzisz, dawaj. No i co to będzie, co to będzie? Nie, no tutaj to już mam dość, ile razy można złowić to samo dosłownie. Jak widać naprawdę sporo, ale dobrze, źle nie jest, naprawdę źle nie jest. Mamy, jak mówię, całe te wszystkie owoce muszę pozbierać. Raz już tutaj mnie tarantula zaatakowała. Te tarantule lubią tego typu okolice. Ale dlaczego nic nie ma? Może tym razem one się pojawiły tam na górze, wiecie, gdzie nie mam na razie dostępu. Też tak może być. No, czekam na tą drabinę, ale póki co... Czuję, że jeszcze sobie trochę poczekamy, niestety. Dobra, tutaj nic ciekawego nie ma. Nie, nic się nie pojawiło. Pójdziemy raz jeszcze w okolicach sadu, a jak nic nie znajdziemy, no to niestety trzeba będzie z tarantulą się dzisiaj poddać, no chyba, że ją samemu kiedyś w końcu wypatrzę. Przy pnieńku nic się ciekawego niestety też nie pojawiło. A szkoda, szkoda. No ale o takiej godzinie to takie pająki to powinny chodzić na bieżąco cały czas. Tak, sam się proszę o śmierć dosłownie. Tak to niestety wygląda. Tak to wygląda, ale nic nie ma. Nic nie ma i pamiętać, zebrać owoce to jest najważniejsza rzecz, którą jeszcze dzisiaj będę musiał sobie ogarnąć. Nie zapomnieć o tym. No nie, ryba uciekła. Kurczę, za szybko, za szybko. Może to moje bieganie, słuchajcie, trochę przestraszyło wszelkiego rodzaju właśnie te tarantule i tym podobno. Chociaż czy tarantula bałaby się, że ktoś głośno biega? Nie powinna. Czysto teoretycznie nie powinna. Dobra. No, dawaj. Może jeszcze jakaś nowość z tego małego jeziorka. Ta nowość. Karpik, ale to mówię.
Let it go. Niech sobie pływa, niech sobie żyje. Może dostanę jakieś punkty za to, że jestem dobrym rybakiem. No nie, nie mam tej procy. Niektóre prezenty trzeba sobie czasami odpuścić. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie. Jak widać, tarantulę dzisiaj odpuszczamy. Może chociaż złowimy coś ciekawego. No, rybka chyba już w końcu wypatrzyła. Co prawda wielka może i nie jest, ale za to jest to... Ej! Coś nowego! Surgeon Fish? Ona mi przypomina tą rybkę z filmu Gdzie jest Nemo? Tam była taka co straciła pamięć, nie pamiętam jak ona się nazywała. O kurczę, słapit, oczywiście, że słapit. Czekajcie, muszę wyrzucić... Dobra, to mi jest absolutnie niepotrzebne. Czemu nie? No i jeszcze, słuchajcie, gra mi powiedziała prosto w twarz, dobitnie. O cholera. Jeszcze coś zgubiłem, no najgorzej. Gra mi powiedziała dobitnie, że koniec łowienia na diś, koniec szukania na dziś, koniec szukania prezentów i tym podobnych. Tarantuli to i tak tutaj nigdzie w okolicy nie ma. Więc moi drodzy, słuchajcie. O kurcze! Już chciałem kończyć, a ona się pojawiła. Dobra, czekajcie, to trzeba się naprawdę skupić niesamowicie. Słyszałem, że jak ona w ogóle, ta tarantula tam podniesie te swoje czułki, czy tam zacznie się ruszać, to trzeba się zatrzymać, ale może ona się w ogóle zablokowała gdzieś tam. O nie, raczej nie. Podejdźmy bliżej, o kurczę, ale... Stoimy. Widziała nas, jak stanie, to trzeba natychmiast się zatrzymać. O kurde, ale się boję. Cały odcinek na to czekałem. A jak już się doczekałem, to... Normalnie adrenalina. Jeszcze ten prezent lata tutaj. Niesamowita, o kurczę, strach, ludzie. Nie wiem, czy ja dam radę. Być może to jest moja ostatnia szansa w tym miesiącu, żeby ją zdobyć. A boję się, że podejdę za blisko, albo będę za daleko, jak tego użyję. No nie wierzę. O kurczę, nie wiem, czy już powinienem użyć tej siatki, chyba jeszcze. Dobra, stoimy. Myślałem, że ją złapałem. Naprawdę, myślałem, że ją złapałem. Nie wiem, byłem chyba za blisko. I chyba uderzyłem w ściankę. Aj. Nie, dobra, wiecie co, mam dość tych tarantul. Chyba nic z tego nie wyjdzie. Nie wiem, będziemy próbować. Pełny fokus i nie wyszło, no szkoda. Szkoda, fail życia. Możliwe, że musiałem wcześniej tego użyć, no ale... Zepsułem najgorzej. No nic nie zrobimy. Moi drodzy, jak widać, tarantula dzisiaj nie miała mi się trafić. Może ją spotkałem po 40 ponad minutach poszukiwań, ale... Na co mi to, na co to ja nie wiem. Na nic mi to nie było. Tak więc, moi drodzy, co tu mogę wam dużo powiedzieć? Zostawcie łapkę w górę, tak dla zachęty dla mnie, że może jednak jeszcze w tym miesiącu złapię ją, bo niestety od przyszłego miesiąca ich tarantul nie będzie i jak teraz się nie uda, to będę czekać do listopada. Długo. No ale zobaczymy. Tak więc lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia do kolejnego. Cześć i czołem, na razie, moi drodzy. Hej!